Siemano wszystkim, dzisiaj zawitaliśmy na imprezę, zorganizowaną przez miłośników motoryzacji z żandarmerii wojskowej. Jak widzimy, początkiem imprezki jest msza. Siemanko. Tak się patrzę, o jest Peter. Są nasi, także parkujemy. Zaraz będziemy się rozglądać, czy to jeszcze jest. Sprawa będę motocykle, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi motocyklami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Żandarmerski klub motocyklowy zorganizował tutaj poczęstunek dla wszystkich, którzy przyjechali na mszę, na rozpoczęcie sezonu. I prawdopodobnie mamy tutaj grochóweczkę wojskową. Jasne. Jest grochóweczka, jest kapuśniaczek, jest chlebek. Jest dobrze. No dobra, pojedliśmy trochę wojskowej grochóweczki zrobionych przez samą żandarmerię, myślę. Teraz tutaj Peter nam powiedział, że jest dzisiaj też jeszcze otwarcie sezonu w Pruszkowie, także lecimy ogarnąć sytuację, co się dzieje w Pruszkowie. I otworzyć dla chłopaków z Pruszkowa ten sezon, nie? Motocyklowy. Także... O, kluczyk. Założyłem rękawice, a kluczyk w kieszeni. To jest najgorsze, co może być. Bo trzeba rękawice zdjąć. O, wyjąć ten kluczyk. O, wyjąć kluczyk i dopiero możemy uruchomić moto. No i dobra. Wariat. No tak, nie wiem, czy to jest to, ale to na otwarcie sezonu nie wygląda mi za bardzo. Trochę ich tutaj za dużo jest, tych motocyklistów. No, chyba, że to takie małe, ciche otwarcie sezonu. No, ale zawsze jest to okazja do spotkania się z lokalnymi motocyklistami. No, jednak zebrało się trochę więcej sprzętów. Jak widać na załączonym obrazku. I pewnie teraz będzie formowana jakaś kolumna, która prawdopodobnie przejedzie się przez miasto Pruszków, informując, że lokalni motocykliści rozpoczęli sezon. I żeby zwrócić większą uwagę właśnie na motocykle na ulicy. No ale z tego, co właśnie widać, jesteśmy jedyną faferą, niestety jedyną faferą na tym spotkaniu. A szkoda. Ale zobaczcie, że nawet w gronie pruszkowskich motocyklistów sporo jest właśnie
dziewczyn jeżdżących na motocyklach, co jest bardzo fajną sprawą. Nie tylko faceci, ale też kobiety mają tą możliwość i predyspozycję do jazdy właśnie na jednym śladzie. Otwarcie pruszkowskiego sezonu motocyklowego kończy się kiełbaską i grillem. Uczestnicy bawią się. Niech się bawią, my uciekamy. Jedziemy jeszcze gdzieś polatać. No i szlaban. Ani z jednej, a nie, z prawej nadjeżdża. Wielki pociąg. Zwolnią tak, jakby miałby się zatrzymać zaraz tutaj na tej naszej drodze. A nie, stacja, o, trembusy. No i dobra, szlabanik w górę i pędzimy dalej. Wracając do domu, zaraz po sąsiedzku odkryłem, że dotychczasowy Night Street Racing coś w Warsaw, które odbywał się na Żeraniu. Byłem torze FSO. Teraz został przeniesiony właśnie tutaj, niedaleko. Niedaleko mnie. I tak to się właśnie odbyło. Sobie chłopaki BMW-kami kręcą bączki na torze przygotowanym. Specjalnie pod tego typu imprezę. Widzę, trochę ludzi się zebrało. Grilla mamy, proszę bardzo, jaka imprezka. No i zaczęło na dodatek jeszcze padać, także uciekamy z tego deszczu. Do domu mamy dosłownie 2 minuty jazdy, także nie zmokniemy za bardzo. Mam nadzieję. Jesteśmy prawie w domu. Pierwszy deszcz na motocyklu zaliczony w tym sezonie. Od razu przy drugim dniu jazdy. O, aby był ostatni. I tego wszystkim życzę. Dobra, to tyle na razie dzisiaj, z dzisiejszego wyjazdu sobotniego. Trzymajcie się i do następnego.